Przy rzece Ślepiotce powstanie park, w którego projektowanie zaangażowany jest Heiner Luz, architekt krajobrazu pochodzący z Niemiec. W związku ze zleceniem przez Zakład Ziemi Miejskiej projektu na jeden z parków w Katowicach, dokładnie na park przy rzece Ślepiotce, firma projektowa zatrudniła do współpracy Heinera Luz, który jest specjalistą zajmującym się doborem nasadzeń bylin w parkach, w terenach zieleni. Es ist sehr, sehr grün in Katowice. To bardzo zielone miasto. Interesujące jest tutaj ta zmiana, jeżeli chodzi o strukturę. Dla mnie jako architekta krajobrazu oczywiście to było bardzo ciekawe. Wykonujemy również bardzo podobny projekt w Niemczech w Zagłębiu Rury, gdzie również mamy do czynienia z zamykaniem kopalń, terenami pokopalnianymi, ze zmianą przemysłu, który tam jest, i zmianą ludzi, zmianą struktury, zazielenienia. To z całą pewnością będzie bardzo ważne dla tej zmiany, która tutaj następuje. Z punktu widzenia mieszkańców, żeby zmieniać sposób nasadzeń, zmieniać rośliny, które są, żeby chętnie chodzili do parków i z nich korzystali. Ja też czasami pracuję z laptopem w parku i z całą pewnością jest bardzo ważne dla każdego miasta, żeby miał wiele terenów zielonych, różnorodnych terenów zielonych, które powinny być dobrze utrzymywane. Prace projektowe trwają także przy innych katowickich parkach. Do końca roku planujemy zakończyć projektowanie 5 nowych parków w Katowicach. Oprócz parku przy rzece Ślepiotce jest to park przy ulicy Leopolda, rozszerzenie parku Wełnowieckiego, park przy ulicy Wantuły oraz park na tak zwanym Stargańcu. Prace nad parkiem przy rzece Ślepiotce rozpoczną się w przyszłym roku i zostaną zakończone w roku 2023.